Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, oto i oczywiście sąsiedzi z powrotem z piekła. Tak więc zaczynamy już rozgrywanie 6 z 7 ostatnich poziomów tej gry. Nie wiem, może uda się wszystko dzisiaj, może nie. A póki co, bujając w obłokach tylko, nie gram w końcu... O, dobra, zaskoczyło. No, a następnym przystankiem na drodze naszej wycieczki jest Taj Mahal. Muśka nie może się oprzeć urokowi indyjskiego bazarku i wyrusza na zakupy. Sąsiad skorzysta w tym czasie z lokalnych atrakcji turystycznych i znów daje upust swojej nienawiści do słoni. Woody wkracza do akcji. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Ale okej, pierwsza sprawa, jakiś gościu, który trzyma balony stopami na głowę. Wsadzono nie wiadomo gdzie, okej. Kosz, do którego można się schować. Przekaz oddalę trochę. Mamuśka, która idzie do jakiejś przebiralni czy coś. I sąsiad, który tam lata gdzieś, nawet nie wiem po co, ale okej. Dobra, o, jakaś mysza czy coś. Dobra, nie wiem, czy to będzie mysza, czy szczur. Okej, potem idzie sobie czyścić buty. Czyszczenie butów na szczęście jest chyba na... Dobra, na szczęście jest chyba na dole, powiedziałem tak, bo nie jestem pewien, czy na pewno na dole, czy nie. Ale tak, dobra. I w czasie, kiedy sąsiad schodzi, ja mogę iść wziąć łopatę. Tak jeszcze nie zauważyłem wcześniej. I tak, mysz, nie wiem gdzie, łopata, nie wiem gdzie, balon pewnie tutaj. I dobra. Teraz, kiedy wiem, gdzie są sąsiady i inni, to można przybliżyć ekran znowu. I okej, mamuśka znowu wchodzi gdzieś. Mysza pewnie do węża, jak tak widzę wąsza. Dobra. No, mamy wąsza. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś kabelki? Co to jest? Walc z kulcami. I piesów na smyczy. Oj, 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 szybko, szybko, schowaj się. Dobra, nie wiem co, jaki tu ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A mam tylko potencjalne pięć. No szóste, to pewnie będzie coś z piesem, a siódme? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale okej, obstawiam, że to będzie coś, połączenie tego na pewno. I dobra, trzeba jeszcze raz poszukać, może mysz, nie wiem. Wiecie, no mówię szczerze, nie mam pomysłu, co to może być, może coś z myszą. Oj, no niestety, tak to jest, jak się gra poziomy, które się przechodziło ostatnio. Może w 2010. Może nawet nie. Okej, muszka idzie do pieska. Pewnie jak się go rozwiąże, co będzie wołała synalka, żeby coś z tym zrobił. Co my tu jeszcze mamy? Gąbki i kreda. Dobra, nie wiem na co to, ale może przydać jeszcze jakieś grabie. A, dobra, chyba wiem. Tak, dobra, ogarniam. Chyba znamy już wszystkie nawet zagadki. Rzecz gąbka i kreda pozwoli nam zmniejszyć dystans słonia. A, tylko najpierw trzeba słoń. Myślę, że nie słoń, tylko mysz. Dobra. Szybciej. Teraz to tutaj. Dobra. Kabelek tutaj. Dobra. Nie wiem, gdzie wąż. Okej. Dobra. Oj. Już po mnie. No niestety. Dobra. W takim razie spokojnie muszę jeszcze wymyślić, co z wężem. No i tutaj nie wiem, czemu nie zrobił. Dobra, mamuśka zawołała, uderzył się grabiami. Dobra, jak mówiłem, dalej nie wiem, co z wężem, ale tutaj mam pomysła delikatnego. Dobra, nie wiem, jak gdzie, co z tego wyjdzie. Ale dobra. Cokolwiek by to było, nie było, to już mamy. Teraz tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no i 7, coś będzie z piesem. Jestem tego pewien. Aha.
Dobra. I to jest tak, sąsiad poszedł, tak, poszedł. Jeszcze raz piesu. Tam przy okazji kapcia sobie zniszczy. Nie wiem, czemu ten wąż czuje, że coś z piesem będzie. Nie jest zamknięte wyjście, tylko z... Aha, czyli nie mogę nic z piesem. Dobra, nie z piesem, pies był do tamtego, dobra, do pieniędzy. Do pieniędzy wąsza, no tak. A, czyli niepotrzebnie w sumie teraz z piesa wypuszczałem. No, jak mówiłem, nie znam. Nie znam się na tym, więc no, mój błąd. Ale dobra, udało się wszystko ogarnąć. Chyba. Aż tak, raz, dwa. No i tej trzy, no i cztery, to będzie co? Chyba nawet wiem, jak to się skończy, ale dobra. Mniejsza z tym. Sam przed przywiązuje piesa, czy on w sumie bardziej zapina niż przywiązuje, ale dobra. No i idzie zły niedobry kradzienąć z kapliczki. Strasznie brzydkie i nie wiem, czemu mniej więcej sąsiada, jak wszystko w tym świecie. Ale no. Ale idzie z niej kraść. Przy okazji rażąc się prądem i dostając wąsza zamiast pieniędzy. Takie typowe zachowanie. Nic nadzwyczajnego w tym świecie sąsiadów. Oczywiście prąd go poraził, bo stanął klapkiem gumowym na wodę elektryczną. Co jest, no nie ukrywam, dalej moim zdaniem bardzo dziwne, ale ja się będę tym kłócił, dobra. Niech nie patrzy, o dobra, to mogę okraść to wszystko i... O nie, wąż! Oczywiście. I się wkurza sąsiadek. Nic nadzwyczajnego. Dobra. No i idziemy tutaj, dwie ostatnie zagadki. Powinno być... okej. I miejmy nadzieję, że równie dobrze pójdzie z pozostałymi. No może pomijając to, że długo tutaj zeszło. I uwaga, leci i pęka i spada... Wiedziałem. Wiedziałem, że to będzie to. To było takie oczywiste. No i zjada kapcia. Smacznego, sąsiad. Dobra. Się udało się. Zjada. Nie wiem, czy wynik dobry, zły, ale nieważne. Poziom następny. Popiół i zamęt. Rodzinka z piekła rodem znów rusza do akcji. Mamuśka nie może się uderwać od azbestowych pieluch sprzedawanych na tutejszym bazarze. Sąsiad także zna sobie nowe rozrywki. Jak przejażdżka na świętej krowie, czy spacer po rozrzeszonych węglach. To wymarzona sytuacja dla Woody'ego. Okej. Tak, dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Zestaw małego podpalacza. W tym czasie mamuśka czeka na coś. A sąsiad... Nie wiem, czy zobaczył coś tam, czy co. Ale okej. Czy mamuśka czeka, potem idzie... Znowu przymierzać. Sąsiad tutaj nie wiem, co robi. Okej. Co tu jest? Okej. Mam nadzieję, że on tu nie idzie. Tak, idzie. No, co jest, Woody? Dobra, mój błąd. Chyba jakiś miech. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A, i tak tam poszedł. Dobra, gdzie jest Woody? Tutaj. I teraz sąsiad idzie po lody. Nie wiem, czemu nie mogę oddalić kamery od siebie. A lody są tutaj. Okej. Więc dobra, zapałki. Tutaj pewnie tak. Pamiętam, że tu jakiś gaz był. I dobra, mamy scyzoryk. MacGyver zdechnie ze zazdrości. Okej. Idzie jeździć na krowie. Świeny tej krowie, rzecz jasna. Ja muszę wziąć szybko miech. Nie wiem, czy mogę pieluchy jeszcze. Dobra. Pieluchę też mogę i to szybko trzeba uciekać. Ciekawe, to jest miejsce bardzo podobne do tego, co było ostatnio, ale okej. I okej, idzie znowu tutaj. W sumie nie wiem, co jeszcze mam zrobić. Dobra. Na spokojnie, na razie do kosa. Okej.
Okej. Chowaj się, chodź, chowaj. Idealnie zdążyłem. Dobra. Tutaj na pewno trzeba będzie rozżarzyć węgle. Teraz co? Tutaj nie mogę z nic zrobić. A, dobra, widzę. Benzyna. Dobra, pierwsza zagadka jest. Co do innych niestety nie mam na razie farta. Chociaż jestem pewien co do jednej. Tak mówiąc pokrótce, mamy tu krowę. I mamy tu maszynę do lodów. Krowy, wypuszczając z ciebie kupy. Kupy, no, no nic co bądź, mogę powiedzieć, że wyglądają trochę jak lody. I swoją drogą tu jeszcze benzyna. Dobra. A teraz nie wiem co dalej. Dobra, mam. Nie wiem czy mi się uda. Ale widzę, że tu są kwiatki jakieś, pewnie krowę można tym nakarmić i dostaniemy. No delikatnie mówiąc skupę. Dali mi po co ta pielucha. Okej. Pewnie kupę do tego będę musiał nabrać czy coś. Ale okej, sąsiad się spalił. Okej, naprawiam. Mam uśka szybko do przemierzalni. Tam przemierzalni, tak przebieralni, ale dobra. Jeszcze z tym tutaj nie wiem dalej co tu. Żeby kupa była potrzebna dwukrotnie. Ale dobra. Się zobaczy jeszcze. Dobra, mam kwiaty dla świętej krowy. Okej, sąsiad tam. Dobra, udij szybciej, dawaj krowie kwiata. I... nie. Trochę ohydne, ale od tak po prostu daje. I sąsiad się spalił podwójnie. Cztery zagadki. Na pewno maszyna do lodów. Ale to nie tym razem, bo niestety nie dam rady. Okej. Nie, powiem szczerze, dalej nie wiem co, jak, gdzie. Nie mam pomysłu. A jeszcze cztery zagadki zostały, jak w sumie ciągle powtarzam, dobra. I co? Nie. Ciekawe jest tutaj dzieciak Olgi prawdopodobnie. Natomiast samej w sobie Olgi nie ma. Teraz nie wiem, czy MacGyver coś będę musiał zrobić. Czy jak? Ale widać, że krowy, czy tej kupy to będzie więcej, więc coś czuję, że może być potrzebna w kilku miejscach. No, więc znowu stoi. Kafakira, co? Czy coś jeszcze z tym można zrobić? Nieważne, dobra. MacGyver, sam scyzoryk, szybko tutaj. Dobra, kupa tutaj. Teraz zobaczymy jeszcze stoisko, może tu jednak coś jest. Dobra, wygląda na to, że nie. Więc sąsiad teraz się przebiera. I... nie wiem czemu coś czuję, że może to być potrzebne. Nie, już nie. Chyba, że do tego. Nie. Do czego jest ten scyzoryk? Jak na razie nie znalazłem żadnego zastosowania poza kwiatkami, ale... dobra, wiecie co? Powiem szczerze... coraz bardziej zaczynam wierzyć, że żadnego zastosowania nie ma na nic z tych rzeczy. I będę po prostu bezcelowo błądził. Teraz kupę, teraz się wkurza. I w sumie mamy 7 minut, ale nie mam pomysłu. Bo tak, krowa. Nie wiem, czy coś, czy te majty dla krowy dać, czy coś.
Nie jestem pewien, no okej. Coś z krową. Tutaj zrobione, tutaj coś tam zrobione, no i nie wiem co jeszcze. Dobra. Spróbuję majtki założyć może na krowę. Wątpię, żeby to cokolwiek dało, ale no wiecie. Łódź zawsze można. Mhm. Dobra, szybciej Woody. Nie widać, że Woody dużo szybciej chodzi niż sąsiad. On skapczy zostawia, nie wiem co on tam robi. Ale tak, co ja mam z tym zrobić? Nie wiem czy co wchodzi, nie wiem. Dobra, mniejsze z tym, albo ja coś pomijam, albo naprawdę to jest jakieś tak utrudnione, że nie mam pomysłu co, jak, gdzie, kiedy. Więc może najlepiej widzimy się w momencie, w którym wymyślę co, jak, gdzie, kiedy. Ja, tak chyba będzie najlepiej. Dobra, wiecie co, nie jestem pewien co, jak, gdzie, kiedy. Ale wpadłem w sumie na pomysł z tą pieluchą, jak był opis o tym, żeby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji czy coś. Rozgrzałem węgiel, wziąłem węgiel, okazuje się, że to jest prawidłowe rozwiązanie. Natomiast jeszcze nie wiem, co zrobić w kwestii, no powiedzmy, naszej pięknej krowy. Nie wiem, może już przeciąć cokolwiek. No wygląda jakby to miało delikatny supeł jakiś na dole. Ale mniejsza z tym. Powiem szczerze, jak zobaczyłem to, to stwierdziłem, że dobra, sprawdzę. I powiem szczerze, okej, okay, sąsiad tam na chwilę zniknął. Dobra, szybko wychodź, Woody. Zobaczmy, czy to jest dobrze. Tak, przynajmniej jedną rzecz wykminiłem. Uwaga, uwaga. Spróbujmy teraz jeszcze to. Aha. A, parzy i spada. I w ten sposób dwie pułapki naraz. Bo jedną to też go poparzyłem, drugą, że on tam wpadł. I teraz najważniejsza rzecz, czy faktycznie tutaj... Serio, to było takie proste. Ej, no cóż. W takim razie on znowu się tam sparzył trochę. Ej, ponownie nie pokazałem niestety tej pułapki. Może kiedyś zrobię coś, ale mniejsza z tym. Teraz zobaczmy po prostu ostatnią rzecz, czyli prawdopodobnie ktoś spada z krowy czy coś, nie jestem pewien. Tak czy siak, powiem tyle. Myślałem, jeszcze raz myślałem, aż w końcu, żeby nie było, głównie myślałem właśnie na wyłączonej grze, żeby nie było problemów z tym, że czas mi płynie czy coś. Dobra, na wyłączenie to może źle powiedziałem, w zasadzie na zatrzymanym menu, ale mniejsze z tym. Dobra, wsiadaj na krowę, zobaczymy czy to wszystko, chociaż dobra, kogo ja kłamuję, to jest wszystko. I uwaga, uwaga, spadł na krowę, znaczy z krowy i krowa go zgniatła. Okej, okay, się wkurza. I w sumie tyle. Nie, żeby nie było, nie jestem z siebie dumny, jeszcze chyba w sąsiadach nigdy tak mocno nie utknęłem. A przynajmniej nie kojarzę, no chyba, że były podobne sytuacje jak ostatnio ogrywałem, ale... No nie kojarzę, dobra, teraz jeszcze ostatni na dzisiaj, czyli oświecenie. Sąsiadowi nie udało się jeszcze uzyskać przychylności Olgi. A troskliwa opieka mamuśki zaczyna mu wyraźnie doskwierać. Niestety, całą złość sąsiad przelewa na bogu ducha winnego słonia. Ale biedne zwierzę ma tajemniczego obrońcę, który już planuje zemstę. Zobaczymy, co my tu mamy. Znowu na plaży. Oczywiście nie ma znaczenia, czy na plaży, czy nie. I tak wiecznie jesteśmy w strach kąpielowych. I poziom z podobną tą sekcją już był. Nie wiem, czy w oryginale też tak było, czy nie. Co mam tu sklepik? Tutaj. Okej, tutaj można kupić turbany w różnych kształtach i rozmiarach. Nie wiem po co mi to, ale okej. Co? Mogę Oldze zabrać stanik? Nie wiem po co mi to, ale okej. Okej, wizyteczkę na jałmużnę, co my tu mamy? Kość, to pewnie dla piesa będzie i nic więcej nie ma. Dobra, bierze piesa. Mhm. I do beczki. W sumie nawet dobrze, teraz tu idzie. Okej, okay, Olga idzie się myć w sumie. Tam co mam jeszcze? Jakieś inne rzeczy, ale
Nie jestem pewien na co, po co, za co, że tak nazwę. Okej, mamuśka się obudziła się. Teraz jeszcze siatkę. Trzeba w sumie podbiera tam. Dobra, rozumiecie co chodzi. Dobra, sąsiad przymierza turbany. Bierze piesa i idzie do słonia. Dobra. Wolę się skradać niż potem tego żałować, że nie zrobiłem. Dobra. Jest szczeka na słonia czy coś. No, prawdopodobnie właśnie odkryłem pomysł na jedną zagadkę, czy jedną rzecz. To jest tak, podbierak z tym? Wątpię. A nie, jednak. Ojej, złapie mnie sąsiad. Tak, zdecydowanie sąsiad mnie złapie. Kiepskie po prostu wyczucie. No, jeszcze stracimy kontrolę nad Woody. Bo gdybym nie skracił kontroli, to bym nie wpadł na sąsiada, ale tak to już trudno niestety. I mam na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, na 8 zagadek mam pomysł na... W sumie nie wiem ile. I znowu tak jakby kamera na sztywno utknęła przy Woody. Nie wiem, może teraz jakoś się naprawi. Aha, i znowu... Ten, jak to się nazywa? Mamuśka woła, więc mogę spokojnie wziąć. Dobra. A, pas z narzędziami na plaży. Nie, nie ma już niczego. I to jest tak. Nie wiem co, jak, gdzie. O, jeż morski. Dobra. Mam dwa pomysły na jeża morskiego, szczerze. Więc jednego już przygotuję, drugiego trochę później. Jopcęgi, co z nim mogę zrobić? Z trampoliną coś? No szczerze nie wiem. Ale okej, mniejsza z tym. Olejek do opalania? Nie wiem co on ma zrobić, ale okej. Po prostu zobaczmy turban z olejkiem. Nie. To może to? Wow. Przynajmniej jedną rzecz dobrze wymyśliłem. Okej. I w sumie nie sprawdziłem, czy ostatecznie można coś. Olejek? Nie, nie. Z Olgą nic nie mogę. Dobra, to w takim razie. Kij do krokieta, że tak to nazwę. I to jest tak. Muszę znaleźć jakiś koszyk, żeby je przenieść. Aha. Okej. Nie wiem czemu teraz nie mogę zabrać pewnej rzeczy, która czuję, że będzie, że jest potrzebna do tego wszystkiego. I obcęgi, nie wiem do czego. Tylko z trampoliną mi się wydaje, że coś można. Ale oczywiście kość. Dobra. Nie, sąsiad się za szybko budzi. Dobrze, myślałem, że chodzenie bez tego. A, dobra, mam zawór. Okej. Nie będę ukrywał, nie wiem. Nie wiem co zrobić ponownie. Ale jakoś muszę dać radę. Dobra, szybciej. Nie wiem też co z olejkiem do opalania. Czy tutaj coś? Dobra. No, nie wiem czy można było zabrać czy nie. Jeśli tak to coś się zepsuło, jeśli nie to jeden problem i... ośmiornica? Nie mówcie, że jeszcze tutaj ośmiornica. Bo jeśli tak, to... Ciekawe. Okej, i teraz mogłem to zabrać. Jakimś cudem. Aha. Okej. I ona nie może znaleźć teraz. Chociaż widać, że po tym wszystkim, że ona tak naprawdę nie zdjęła. Okej. Ja bym miał chwilę na przygotowanie wszystkiego.
Mamuśka bije. I wraca niestety tak szybko, że nie zdąży nic zrobić. Może wpadnę na jakieś pomysły, nie wiem. Dobra, melony. No dalej. Co? Co? Co mam z tym zrobić? Słoniowi? Nie. Nie wiem. Tu na pewno kość. Tylko na co? Nie wiem. Mówiąc szczerze, nie wiem. Super, jeszcze mnie wołają. No i nie ma co jak rodzinka. Zawsze coś chcą w najgorszych momentach. Ale dobra, swoją drogą wezmę to. W sumie nawet nie wiem po co, ale okej. Zobaczmy, co my mamy. Potrzebujemy jeszcze raz, 2, 3, 4, 5. I tak, mamy kość. Olejek do palania, ośmiornicę i to coś. Z ośmiornicą to jedyne, co mam pomysł, to co? I miałem rację, czyli dwa problemy z turbanami. No, kość to zapewne dla psa, tylko że ciężko wymierzyć moment odpowiedni. Z tym nie mam pomysłu, co zrobić. Co? Nad rzeką coś się zawiesi lampa, niestety nie mogę jej dosięgnąć. Trzeba, żeby to. Okej, czyli tam był ciąg, kawał, który mogliśmy zrobić. Przegapiliśmy okazję niestety, dobra. Dobra, pobiją nas. No niestety. Ale powiem szczerze, z tym olejkiem to jedno co zostało, trampolina, więc wiecie. Tak logiką zafunkcjonowałem. Niestety najlepiej to nie wyszedło. Jeszcze raz trzeba będzie. Niestety. Nie, chwila. Olejek tam? Niekoniecznie, może tutaj? Zadobnie właśnie takich rzeczy, chyba melony już były, co było? Dobra, teraz szybko olejek, potem zostanie jeszcze kość, jak widzieliście, poląd go poraził. I jeszcze dla psa kość niech będzie. No nie, nie zdążyłem. Musimy zostawić cały poziom, bo mi tak bym przegrał. Dobra, szybko. Wiem co zrobić, to tak, to tutaj niech już będzie. Jakoś nie ma procentów ani niczego, co w sumie problemu to nie będzie żadnym. Dobra. Aha, czyli jednak ją obudziłem. Super. Po prostu już idealny początek. Ej, dobra, nie ukrywam, trochę już może nie tyle co frustruje, co aż mi szkoda tego wszystkiego, że no wynikło jak wynikło. Ale dobra. Ej, nie wiem co jeszcze można zrobić. Na pewno mam kolczasty turban. Turban z ośmiornicą. Słonia. Jeżowca z tym i co jeszcze? No na pewno coś z kością, psem i no tak. Dobra. Herman Rottweiler wylazł, to bierzemy szybko kija. Olejek. I będziemy musieli chyba na dwa razy na spokojnie sobie to wszystko zrobić. Dobra, o, Olga. Olga, okej. Okay. Wiem, że to strasznie niestosowne i w ogóle, ale ta gra ogólnie jest taka... No niekoniecznie normalna, czy jak to inaczej określić, nie wiem. Ale dobra, mniejsza z tym, szybciej. Bierz paska. Dobra, turban. Dobra, szybciej, ośmiornica, dziękuję. Muśka poszła spać, nieco. Spróbujmy po prostu zrobić krem. No, krem. Dobra, idealnie na styk. Teraz tak. Ośmiornica. I powiem wam szczerze, nie wiem co jeszcze poza słoniem.
Niby wiem, że tam jeszcze właśnie to trzeba zrobić, ale chodzi mi o pozostałe. O tym już chyba wspominałem, że to trzeba. Jestem pewien, że tak. Dobra. I z tego miałem rację z tym. Jeśli z kapeczką się dało, to w sumie tak de facto to była jedna już opcja, która została. Dobra, mamy jeden. Tutaj jest 2, 3, 4, 5. I tu 6. Chyba, że to jest połączenie kilku. Brakuje nam 3. Dobra, jeszcze się zobaczy. Nie sądzę, że tak siedzi, no się, co się dzieje, czy coś takiego, taki trochę aż zdziwiony. Tak, myśka się budzi i go woła. Chce. A on biegnie jakby nigdy nic, po prostu do świętej mamuśki. Tak, tak. Pani Rottweiler, gadaj, co chcesz. Dobra. Jestem pewien, że nie zdążę, więc poczekam na jej kolejną drzemkę. W sumie nie wiem, czy coś jeszcze można zrobić. Mówiąc całkowicie szczerze, ale przy okazji możemy zobaczyć teraz piękne zjawisko, jakim będzie sąsiad zakładający na głowę ośmiornicę. To panie. Uwaga, uwaga. I tak, macki pie... Oła! Dobra. A mniejsze z tym. Dobra. Dalej, Woody. Dalej, Woody. Szybko, dużo czasu ci zostało. Ej, siostra. Dobra. I zobaczmy, czy udało mi się wszystko zrobić, czy nie. Dobra, słoni bawi się w odbijanie piesa. Zadaję trzecią zagadkę. Znaczy tą w sumie pułapkę. Czwarta, piąta. No naprawdę, szósta gdzieś. Siódma i ósma. Nie wiem. I patrzcie, piesek jest martwy. Co z tego, że oczywiście jak tylko mamuśka wymierzy kilka solidnych klapsów, piesów wraca do życia. Wiecie, ona jest czardziejką. Swoimi klapsami w snalka potrafi przywracać do życia psa. Tutaj? A wylałem. I znalazłem w niej ośmiornicę. Tak, siostra. Ośmiornica. Nie wiem, skąd się wzięła ośmiornica w basenie, ale okej. W Indiach. A. Proszę. Schowałem się tam. Uwaga i cyk, jak mówiłem. Piękne. Nie brakuje trzech. Znam jednego. Nie wiem, gdzie jest pozostała dwójka. No dobra, ewentualnie to może być dwójka, jako że, no, dajmy na to. Jest to, plus nie ma wody. Chyba, że osobno byłoby za to, osobno za to i osobno za to, że wody nie ma. Chyba, że to byłoby aż taki zbyt łaskawy jak na tą grę. Ale wiecie, ja tam nie oceniam, może się okazać, że tak będzie. I w sumie, jak mi zwierzę, chyba najdłuższy odcinek do tej pory ze wszystkich, jeśli chodzi o sąsiadów z powrotem z piekła. Mam 33 minuty, jeszcze trzeba chociaż Herman ogarnie co innego. A siostra. A siostra. Dobra. Aleluja, chcesz tutaj, no to idź sąsiad. Bieraj piesa. Pani Herman Rottweiler, no chodź pieseł. Uwaga, uwaga. Przestraszył się piesa, dobra, to jest jeden. To jest dwa, trzy. Okej. Okay. Nie będę ukrył, ta gra jest w tym momencie aż zbyt miła. Trzy za coś takiego? Przecież do tego nie było trudno dojść nawet. Jeszcze rozumiem dwa, bo to plus dajmy na to brak wody, ale trzy? Dobra, mniejsza z tym. A gdzie zostały te trzy i bez paniki, czyli chyba finał. Ale dobra, na obecny moment ja wam dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia już w kolejnym odcinku, być może ostatnim, być może nie. No i trzymajcie się. Hej, hej.